jest wyższe niż oprocentowanie waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze. Jest to na przykład 1 plus 4% dzielone przez 1 plus 0,5%, tak? To takie jest oprocentowanie euro, taka jest stopa procentowa dla euro czy dla dolara amerykańskiego, czy dla franka szwajcarskiego blisko 1%. Jeżeli byłoby inaczej, a półtora roku temu tak było na przykład dla pary dolar złoty, gdzie oprocentowanie dolara amerykańskiego było wyższe niż polskiego złotego, czyli kurs terminowy dla pary dolar złoty był wtedy niższy niż kurs natychmiastowy. Wszystko to zależy od tego, jaka jest różnica w oprocentowaniu, jaki jest stosunek oprocentowania tych dwóch walut. Wynika to mniej więcej z tego, że kupujemy walutę, pierwszą walutę w parze. To jest takie założenie, które może pomóc to zrozumieć. Jeżeli kupujemy parę euro złoty, to kupujemy euro za pożyczone złote. Musimy zapłacić oprocentowanie w złotych, które jest wyższe, czyli musimy ponieść ten koszt, czyli musimy zapłacić odrobinę więcej niż dostaniemy za lokowanie euro, czyli tej pierwszej waluty w parze. To z tego wynika. Jeżeli ktoś się chce z tym zapoznać, jest dużo opracowań na ten temat, to jest tak w przybliżeniu, żeby pokazać, jak to działa. Mają Państwo w materiałach wyliczenie na prostym przykładzie, jak wygląda kurs terminowy. Im bliżej do wygaśnięcia, tym bliższy jest kurs kontraktu terminowego do instrumentu bazowego. To są te punkty, ta różnica między kursem kontraktu terminowego, teoretycznym kursem kontraktu terminowego, a instrumentem bazowym, to są tak zwane punkty słopowe. To są punkty, które na przykład dealerzy w bankach podają inwestorom, którzy dzwonią i mówią, że chcą sprzedać euro, ale chcą sprzedać euro, jaką cenę dostanę za 3 miesiące. Jeżeli dostarczę 100 tysięcy euro za 3 miesiące, jaką cenę bank mi proponuje? Czy jest to cena terminowa? To jest dokładnie tak jak przy kontraktach terminowych. Wtedy bank, dealer w banku mówi, że w tej chwili kurs euro złoty wynosi 4,1500, a za kontrakt terminowy wygasający za 3 miesiące dostanie pan 4,1760. Wyżej niż jest w tej chwili. To są te punkty słopowe, które są dodawane do kursu albo odejmowane, jeżeli są ujemne. Jeżeli mówimy o transakcjach terminowych, o transakcjach za jakiś czas dokonywanych. One są różne dla różnych par walut. Jest to uzależnione, jak powiedziałem wcześniej, od stosunku oprocentowania tych walut, które oprocentowanie której waluty w parze jest wyższe. I jeżeli kupujemy kontrakt terminowy, płacimy, ten kurs jest wyższy o 260 punktów od razu, to jest notowanie z 22 września dla kontraktu terminowego wygasającego 18 grudnia, czyli powiedzmy za 90 dni. To są punkty słopowe we wrześniu na 90 dni. To są punkty słopowe z września na pół roku, a to są punkty słopowe z września na cały rok, czyli od 22 września 2009 do 17 września 2010, przepraszam, tutaj jest pomyłka, to powinno być 2010 i tutaj też powinno być 2010. Czyli różnica sięga aż 10 groszy, jeżeli umówimy się w banku, że sprzedamy walutę za rok. Jeżeli kurs jest 4,15, to bank da nam za walutę dostarczoną w grudniu 2010 roku 4,25 i mamy taką cenę zagwarantowaną. Inaczej punkty słopowe są naliczane na platformach, tam są naliczane codziennie. Jeżeli ktoś chce policzyć, ile kosztuje utrzymanie pozycji przez 10, 20, 30 dni czy przez pół roku na platformie, to wystarczy pomnożyć te punkty słopowe codziennie rozliczane przez liczbę dni i porównać, czy to jest więcej czy mniej. Także to już indywidualne zadanie, to nie dotyczy kontraktów terminowych na giełdzie. Te kursy terminowe ustalane są na podstawie, wyznaczane są na podstawie przez rynek. Mogą być, różnić się nieco od teoretycznych kursów terminowych, ale to wszystko dąży do tych teoretycznych cen, ponieważ te ceny są wliczane przez wszystkich dealerów w bankach i porównywane między sobą kursy w różnych miejscach możliwość zawarcia transakcji. Można przyjąć, że te punkty słopowe to jest taki konsensus na rynku na dany termin i tak powinno być. Jeżeli kursy na różnych platformach czy w różnych bankach odbiegają od siebie,
na pewno znajdą się inwestorzy, którzy będą starali się to wykorzystać. Tak jakby w jednym kantorze można było kupić walutę taniej, a w drugim sprzedać tę samą walutę drożej, to znalazłby się ktoś, kto pobiegłby z jednego miejsca do drugiego i by zrealizował ten zysk bez ryzyka. Czyli jeżeli w różnych miejscach, na otwartych rynkach byłyby kursy różniące się od siebie i można byłoby w jednym miejscu taniej kupić, w drugim drożej sprzedać, to na pewno tacy inwestorzy by się znaleźli, wykorzystaliby to, czyli te ceny bardzo zbiegają do siebie, niewiele się od siebie różnią. Z tego również wynika coś, co się nazywa rozszerzaniem widełek przez dealerów bankowych czy przez dealerów na właścicieli platform walutowych, czyli rozszerzanie widełek przy dużej zmienności rynku czy przy ogłaszaniu danych makroekonomicznych, które powodują zwykle dużą zmienność na rynku, szczególnie jeżeli się różnią od przewidywań, które mieli ekonomiści. Także to również jest ochrona przed takim właśnie, przed arbitrażystami, którzy, jeżeli ktoś zareaguje za wolno, będą starali się wykorzystać taką sytuację. Ryzyko rynkowe związane z kontraktami terminowymi, to starałem się powiedzieć cały czas, wynika z tego, że jeżeli zmiana kursu jest przeciwko nam, to tracimy, co już wiadomo, natomiast jest potęgowane przez dźwignię finansową. Możemy stracić teoretycznie więcej, na przykład przy lukach, niż mamy na rachunku, może się tak zdarzyć. Także to nie jest coś, o czym można zapomnieć przy inwestowaniu na rynku kontraktów terminowych, czy w ogóle przy inwestowaniu z dźwignią finansową. Ryzyko braku płynności. Pokazałem Państwu, jak wygląda arkusz zleceń. Proszę zawsze przed inwestowaniem na którymkolwiek z rynków spojrzeć, jak wygląda arkusz zleceń, ile jest zebranych ofert kupna, ile jest zebranych ofert sprzedaży i popatrzeć tak teoretycznie, jak nasze zlecenie wpłynie na zmianę kursu. I to jest właśnie mniej więcej płynność rynku, czyli to, jak my naszym zleceniem, jaką zmianę na tym rynku spowodujemy. Na rynku kontraktów terminowych na walutę animatorem jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Zobowiązany jest do składania w każdym momencie zlecenia o wartości 10 kontraktów. Różnica około 100-120 pipsów przy najbliższych seriach i 180 pipsów przy seriach wygasających za 6 i za 2, za 9 i za 12 miesięcy. O ryzyku makroekonomicznym będzie mówił Grzegorz w drugiej części, natomiast proszę spojrzeć na, już zbliżamy się do końca pierwszej części, bo to już dosyć długo i pewnie Państwo są zmęczeni, także za chwilę będzie kawa. Popatrzmy na eksportera, który w styczniu 2009 roku podpisał kontrakt eksportowy. W tym momencie kurs dolar złoty wynosił 3,40. W kontrakcie była zawarta cena za sprzedaż określonego towaru, to było 100 tysięcy dolarów. Eksporter, producent założył, że dostanie 340 tysięcy złotych. Koszty produkcji wynosiły 289 tysięcy złotych. Z tego wyszło mu, był bardzo zadowolony, że we wrześniu 2009 roku, wtedy kiedy dostanie pieniądze za wyprodukowany towar, będzie miał 51 tysięcy złotych zysku. Ale nie zabezpieczył tego. Uważał, że dolar złoty na pewno nie spadnie, że złoty nie będzie się umacniał. Wszyscy zresztą wtedy też mówili, że to w dalszym ciągu będzie osłabienie złotego i w ogóle nie ma szans na to, żeby złoty się umacniał, zupełnie odwrotnie niż 9 miesięcy wcześniej, w czerwcu i w lipcu 2008 roku. Przyszedł wrzesień 2009 roku i kurs spadł do poziomu 2,80 za jednego dolara, czyli producent wysłał towar, dostał 100 tysięcy dolarów, ale poszedł do banku i dostał tylko 280 tysięcy złotych, czyli zamiast 51 tysięcy złotych zysku miał 9 tysięcy złotych straty. Tak? Także gdyby w momencie zawierania, podpisywania kontraktu eksportowego otworzył 10 krótkich pozycji na kontraktach terminowych na dolar złoty na giełdzie, w banku, czy otworzyłby transakcję, krótką transakcję wartości 100 tysięcy złotych, 100 tysięcy dolarów gdziekolwiek indziej, zysk z tej krótkiej pozycji pokryłby stratę na różnicę między kursem w dniu zawierania transakcji, a kursem w dniu sprzedawania rzeczywistego dolarów. Z drugiej strony jest tak, że gdyby kurs w tym czasie wzrósł z poziomu 3,40 do poziomu 3,80, to ten producent mógłby powiedzieć, że nie zarobił ekstra 40 tysięcy złotych,
czyli tej różnicy, która była, ponieważ na kontrakcie terminowym stracił, ale w banku mógł wymienić walutę po 3,80. Stracił na tej transakcji 40 tysięcy złotych, ponieważ otworzył krótkie pozycje po 3,40, odkupił je po 3,80, czyli stracił na tej transakcji 40 tysięcy złotych, w banku sprzedał walutę po 380, za 380 tysięcy złotych, czyli miał 340 tysięcy złotych, tyle co chciał na początku, czyli zabezpieczanie kontraktami terminowymi jest zabezpieczeniem sztywnym, nie pozwala nam na, nie pozwala na poniesienie strat na transakcji handlowej, ale jednocześnie nie pozwala na ekstra zyski. Inaczej jest przy transakcjach opcyjnych, ale to temat na inne spotkanie. Można by powiedzieć, że firma, która się nie zabezpiecza, jest tak jakby spekulantem na rynku. Jeżeli eksporter nie zabezpiecza swojej pozycji, to ma otwartą długą pozycję na kontraktach terminowych, ponieważ jeżeli kurs spada, to on w rzeczywistości traci. Natomiast importer ma otwartą pozycję krótką, bo jak kurs spada, jak kurs rośnie, to on traci. Tak? A jak kurs spada, to wtedy zarabia. Umiejętność zabezpieczania transakcji handlowych jest dużą sztuką i to w jaki sposób, czy kontrakty terminowe, czy opcje, czy jakieś złożone strategie są dobre, to jest naprawdę warto polegać na sprawdzonych doradcach, nie zawsze bankowych może, tak, bo to jest... Ja bym naprostował to dużą sztuką, to jest dosyć konkretna dziedzina, sztukmistrze już byli półtora roku temu, zajmowali się zabezpieczeniami. Trzeba wiedzieć, jakie instrumenty zastosować, w jakiej sytuacji, ponieważ kontrakty terminowe, jeżeli na przykład startujemy w przetargu, są złym pomysłem, a opcje świetnym, tak, także to jest to, że wiadomo, że... Przy kontraktach terminowych Państwo, jeżeli wymyślicie, że coś będziecie chcieli sobie zabezpieczać w przyszłości jakimkolwiek kontraktem, wszystko jedno, czy na walutę, czy to będą akcje, zawsze musicie pamiętać o tej zmienności depozytu i o tym, że ten depozyt może być konieczny do utrzymania, a wy na przykład nie macie aż tyle wolnej gotówki. Wtedy niewykluczone, że lepszym rozwiązaniem są jakieś tam strategie opcyjne, nawet najprostsze na świecie. Ostatni wykres, czyli to, czy można stracić na złocie, to jest bez ostatnich dwóch tygodni, czyli tej straty, tego spadku z 1200 na 1100, ale teoretycznie w tym roku wszyscy powinni zarabiać na złocie. Okazuje się, że inwestorzy w Polsce niekoniecznie, tak? Ponieważ górka kursu była w lutym 2009 roku, mimo że na wykresie dolara za uncję złota ta górka była dopiero dwa tygodnie temu. Wynika to z tego, że inwestujemy w dolarach, a przeliczamy zyski na polskie złoto. Jeżeli byśmy mieli prowadzili rachunek w dolarach i liczyli zyski tylko w dolarach, to był ten górny wykres. Jeżeli chcemy liczyć w złotych, to jest to ten dolny wykres. Również inwestycje na rynkach towarowych można zabezpieczać przed ryzykiem walutowym. I znowu po otwarciu pozycji na kontrakcie na złoto, po kupnie złota można było otworzyć krótką pozycję na dolar złoty i zabezpieczyć się przed umacnianiem się polskiego złotego. O zaletach mówiłem, bezpieczeństwo obrotu również wspomniałem wcześniej. Fundusz Gwarantowania Rozliczeń, regulamin jest dostępny na stronie KDPW. Ja dziękuję bardzo, jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę teraz albo w przerwie. Jak nie ma pytań, to zapraszam na kawę po 15 minutach, Grzegorz zacznie drugą część. Dziękuję bardzo.